Argentyny. Na jego koncie bilans trzech stoczonych walk w tym sezonie. Jedno zwycięstwo, dwie porażki. Wygrał z Mateuszem Trycem. A więc nadarza się szansa na rewanż, bowiem Juan José Velasco Chanampa jest tym, który boksował wtedy, kiedy polegliśmy w Argentynie 0-5. A więc Tomek Jabłoński będzie miał okazję, by pomścić porażkę kolegi. I dwie przegrane pojedynki w pierwszym tygodniu, kiedy Argentyńczycy przegrali 0-5 z Azerbejdżanem. Wówczas Juan José Velasco Chanampa przegrał z Kajburą Musałowem. No i kiedy pojedynkowali się i wygrali z Algierią, wówczas przegrał niestety Juan José Velasco Chanampa z Iliasem Abadi. Ja może bym chciał wrócić jeszcze na moment do Mateusza Tryca. Naprawdę wydaje mi się, że powinien być to ostatni pojedynek Mateusza w wadze 73 kg. On traci dynamikę, traci swoją naprawdę wspaniałą waleczność, jaką posiada. Ten swój napęd został po prostu rzucony w piach, w tryby i niestety no, powinien być to chyba ostatni pojedynek. Zbijania wagi, no, bo on naprawdę kilkanaście kilogramów. A tymczasem w ringu Tomek Jabłoński, finalista turnieju imienia Feliksa Sztama z 2012 roku. Mistrz Polski w kategorii do 75 kg w tym sezonie. Dwa stoczone pojedynki, dwa zwycięstwa podczas drugiego weekendu z Rosją, kiedy pokonał Aleksandra Iwanowa, i w meczu naszym wygranym z Algierią, kiedy pokonał Abdelmakia Rahoa. Przez walkover no, nie pojawił się jego rywal w ringu, bowiem nie zrobił wagi. Także Mateusz tę drugą, jak gdyby wygraną, dostał w prezencie. No ale Mateusz, Tomek Jabłoński. No ale biorąc pod uwagę klasę Tomka, jego doświadczenie ringowe, umiejętności w tym starciu z Juanem José Velasco Chanampą, jestem o niego dziwnie spokojny. Dziwnie spokojny. Powiem szczerze, że troszeczkę tutaj, no zobaczymy po pierwszych akcjach, co prezentuje. Mikey Bassi przed momentem, angielski sędzia, który ocenia, a Władysław Maliszew, rosyjski sędzia, poprowadzi tę walkę w ringu. No ja myślę, tutaj naprawdę poziom sędziowania to już jest obowiązkiem dobrego sędziowania. Są to sędziowie trójgwiazdkowcy, to ten najwyższy stopień wtajemniczenia w kwestie sędziowania, sędziowanie mistrzostw świata, olimpiady, Europy. I tutaj no, nie może być złego sędziowania. Tym bardziej, że AIBA bacznie patrzy, powiedzmy, na zachowanie się sędziów, ich punktację. AIBA robiąc ten manewr, naprawdę robi piękną robotę. No i mówi to sędzia międzynarodowy naszego boksu zawodowego, Włodzimierz Kromka, także dziękuję. Nie pozostaje nam nic innego, oczywiście, jak ci, Włodku, tylko wierzyć. No, spojrzenie twarde, spojrzenie niezłomne. Spojrzenie profi. No, tak, no profesjonaliści. Tomek Jabłoński. Przypomnę, walka w kategorii średniej, czyli ten limit wagowy to 73 kg. No i pierwsze starcie. Zobaczmy, jak boksuje mistrz Polski w kategorii do 75 kg. Bardzo ładnie wyłapany ten lewy sierpowy na prawą rękawicę przez Tomka Jabłońskiego. Super, naprawdę ta garda dlatego tam była, żeby złapać ten lewy sierp. Wspominał no, o tym trener Hubert Migaczew, że Tomek Jabłoński to nasz najmocniejszy punkt w zespole. No Tomek ma to w sobie, to się rodzi człowiek z tym po prostu mówiąc. Ta jego wola i ten ciąg na zawodnika, tego się no, jest nie sposób nauczyć. Musisz mieć w sobie właśnie to, co ma Tomek, ale Argentyńczyk tutaj dwa razy bardzo ładnie trafił i Tomek musi jednak zwrócić uwagę na tę obronę, żeby nie było jakiejś przykrej niespodzianki. Tu góra, naraz! Bardzo ładnie. Bardzo ładnie skraca dystans Tomek z takim doskokiem, ze slajdem, takim wejściem swojego rywala. Bardzo ładna akcja właśnie. Prawy na dół, wyjście z lewym sierpowym, z takim dynamicznym wystrzeleniem. To właśnie piękna akcja i co najważniejsze skuteczna.
Naraz był lewy, prawy, lewy. O, ładny lewy, prosty. Bardzo ładny lewy, prosty. Jednak ta polska szkoła boksu z lewym prostym to jest właśnie to. Otwiera drogę do każdej jednej akcji. Jeżeli on jest zadany szybko, zdecydowanie, jest to taki dezorientujący przeciwnika cios. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, a po prostu no, głową rusza. Ale teraz prawy... W 2010 roku Tomek Jabłoński był wicemistrzem Polski. W 2011 zdobył brązowy medal. W ostatnim... Rok temu stanął na najwyższym stopniu podium, a więc ma komplet medali Mistrzostw Polski. Tomek Jabłoński i walczył z Mikalajem Wesialowem z Azerbejdżan Bakufa. Ale proszę, proszę zobaczyć, punktację. No widzisz? 10 do 9 dla Velasco. 9 do 10, no niestety. Juan Velasco, Juan José Velasco Chanampa prowadzi po pierwszej rundzie 10 do 9. Jestem troszeczkę zdumiony tutaj. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze 4 starcia przed nami. Bardzo ładnie wybił w tej chwili z głowy próbę tego lewego haka, jaki miał zamiar zadać. O! Pośliznął się ewidentnie na wodzie. Poluje, poluje na ten lewy bity z dołu. Chanampa, piękny prawy. I jeszcze 3 na korpus. Na korpus, pięknie zadane przez Tomka. No. No jestem niespokojny trochę punktacją tej pierwszej rundy, bo... Ja myślę, że... Włodku, spokojnie, wszystko za moment wróci do normy, łącznie z punktacją sędziów. Gorąco w to wierzę. Ja jestem też dobrej wiary. No i po raz kolejny, a więc nastawił się na ten lewy podbródkowy Chanampa podbity po zwodzie. Zejście lewo skos i bity lewy, tak. Ja blisko jesteś, to pracuj z nim. I kolejny ten lewy taki podbródkowy zadany. Lewy prosty. Dobrze, prawy, pięknie. Bardzo ładnie. Zaczął od prawego sierpowego, lewy, później prawy sierp na korpus. Zakończył tę akcję Tomka. Szczelna garda, szczelna garda. Szczelna garda, wysoko ręce. No i tak jak teraz powinien boksować Tomek Jabłoński, czyli rozpoczynać się lewym prostym, bowiem najczęściej ten jego lewy prosty wchodzi. Trafia. Pracuj, pracuj, pracuj mi Tomczu, pracuj, lewa ręka. Wyprzedzaj to! Pierwszy jest! Prawy z dołu, lewy się krótki na górę. Velasco tutaj nie może znaleźć recepty właśnie i obrony na ten lewy prosty i nie ma innego boksu, jeżeli to wchodzi, popularnie mówiąc, to trzeba to po prostu robić. Tomek, lewa ręka! No teraz bardzo niebezpieczny prawy sierpiowy Velasco. A znowu się odsłonił Tomek, nie zdążyła wrócić z kolei prawa ręka. Nadział się na lewy sierp. Tak, Tomek, tak! Ciągnij to dalej, dawaj, dawaj!
A, trafił. Oj, nieszczęście, naprawdę, jeżeli zostanie ujawnione oszczerzenie za ten... Jest knockdown, sędzia liczy w tym momencie. Tak, ale to był cios poniżej pasa. No, To był cios poniżej pasa, ale całe szczęście trochę tutaj, prawda, Velasco chciał naciągnąć. Przy czym, tak się zastanawiam, czy sędzia liczył cios poniżej pasa, czy to, że to, co nastąpiło później, a więc mocny lewy sierpowy, którym trafił czysto Tomek. O, tak jak teraz, piękny lewy sierpowy, jeszcze jeden. Ach, kapitalnie, chwieje się na nogach w tej chwili Velasco. No jeszcze poprawić, jeszcze raz. Znowu lewy. Wchodzi to na głowę Velasco. No, bardzo dobre dla końcówka, zdecydowanie dla Tomka Jabłońskiego, plus knockdown, a więc dwoma punktami wygrywa tę rundę Tomek Jabłoński. Może w powtórce tutaj zobaczymy tą akcję. Tą, po której sędzia... Po której liczył sędzia, ale... To było to prostu to tak? Oczywiste jest. Tutaj były te 2-3 ciosy na korpus. To jest to, o czym mówiłem. Bity po zwodzie, lewy hak. O! Cios... No w suspensorium cios był. Tu ciągnięty po prostu... Od spodu, tak. Od spodu, tak jest. Oj, piękny ten lewy sierp. Lewy sierp. 10-9 sędziego. Ale ja no nie widzę tutaj, powiedzmy, na drugim stanowisku sędziego, no chyba przysnął, nie wiem. Z samym knockdownem wypunktować taką rundę to... Tak, to... No nieszczęście, ale na drugim stanowisku... Lewa ręka pierwsza, idzie uważaj, bo po spodzie będzie bił. Pani Weronika... Tak. Szucz. Węgierka, no pani, być może... No ale poczekajmy, najważniejsze, że Tomek prowadzi. Teraz lewy sierpowy, tak jest, lewy sierpowy. Dynamit Tomek, dynamit! Dał się wyprzedzić Tomek. Przypomnijmy, prowadzimy 2-0. Jeżeli Tomek Jabłoński wygra ten pojedynek, już zwycięstwa w meczu z Argentyną nic nam nie odbierze. Ale szybciej Tomek, szybciej! No dawaj, dawaj, presję. Ale kolejne świetne przygotowanie zawodnika kondycyjne z polskiej strony. I tutaj począwszy od Mazika, jak jeden naprawdę świetnie. Tak, i Mateusz Mazik w kategorii kogucie i Adia Słanów w kategorii lekkiej świetnie. Cały czas trzymali tempo na wszystkich 5 start. Spokojnie, swoje boksy. Aktywniejszy musi być to... Przepiękny prawy lewy sierp i jeszcze jeden lewy prosty, ślicznie. Teraz bardzo ładnie wbity w krótkim, w półdystansie. Taki krzyżowy prawy. Tak. O, pięknie, znowu teraz lewym trafił Tomek. No, ja tak się zastanawiam, czy półdystans to nie jest ten klucz do sukcesu dla Tomka, bowiem gubi się Argentyńczyk. Tymczasem bardzo mocno bije tam Tomek. Blisko niego. Tutaj Tomek, on no, zawodnik gabarytami. Dla niego, bo tak w średniej wadze na pewno są wyżsi zawodnicy. Bliziutko niego, bliziutko! Oj. Troszeczkę ta głowa. Za nisko. Bliziutko, jedzie. Próbował kolejny atak głową. Próbował Tomek zaatakować prawym po zwodzie, po tym jak przepuścił ładnie atak Argentyńczyka, nie udało się, nie trafił. A szkoda. Teraz znowu przestrzelony prawy sierpowy. Teraz ładnie, prawy i lewy. Ten lewy, kiedy na koniec poprzedniej rundy, kiedy wchodził raz za razem lewy sierpowy, to powinien zacząć powtarzać Tomek Jabłoński, bowiem na to nie potrafił znaleźć Velasco recept. Blisko niego Tomek, dobry, wysoko, szczelna garda, jedziesz. Raz, dwa. A również trener Hubert Migaczew podpowiada to, o czym Włodku mówiliśmy, więc pół dystans. Blisko niego. Tak jak teraz, był mocny prawy. No nie ukrywajmy, tutaj Argentyńczyk po prostu stanął i Tomek to musi wykorzystać i świetnie to trafił teraz dwukrotnie mocno. Tomek Jabłoński, bardzo ładna kompilacja dwóch ciosów. Uważaj Tomek, teraz ty! Deprymuje się, stara się deprymować Tomek swego rywala, pokazując, że te ciosy, które zadaje Argentyńczyk, nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Ładnie uniknął. Przepiękny balans. To tak. Naprawdę końcóweczka, marzenie. Tak trzymać, by tak mogło trzymać być, podpowiada tak. Trener Hubert Migaczew.
Tomkowi. No i faktycznie, bowiem ta runda, no to zdecydowanie dominacja Tomka Jabłońskiego, który praktycznie robił z rywalem, ale nie uniknął oczywiście kilku ciosów. To są boksy. Tak, jest tutaj piękne wyczucie dystansu. Pach, prawy, piękny, ładnie, nad lewą ręką, wyczekał, przepuścił i skontrował Tomek Jabłoński swego rywala. Ale Argentyńczyk dalej ma bardzo niebezpieczny ten lewy hak, a tutaj widzimy potwierdzenie naszych wniosków i marzeń. No, po trzech rundach Tomek Jabłoński prowadzi dwoma punktami u dwóch sędziów. Tak. No i za moment starcie numer 4. Jeszcze. Już blisko niego, przykleś się. Lewo, lewo! Czas podpowiada ten Hubert Migaczew, by Tomek Jabłoński skrócił dystans, by boksował bardzo blisko swojego rywala. No ale to, o czym wspominaliśmy, Wodku, to jest właśnie ten element walki, w którym tutaj Tomek czuje się lepiej. Chociaż i walka w dystansie również bardzo dobrze mu wychodzi. Nie, ten lewy jest naprawdę profesorski, można powiedzieć. I tutaj to, co mówiłem i nadmienialiśmy. Piękny podwrotkowy. Ładnie, ze zgięciem ciała praktycznie cały wszedł ten podbródkowy Tomek Jabłoński. Potem jeszcze zakończył akcję prawym sierpowym. Lewy na korpus, lewy hak, prawy hak i pięknie wróciła prawa ręka. No, wydaje mi się bardzo trafna tutaj uwaga trenera Migaczewa. Nie ma siły, nie ma siły i to na pewno Tomka mobilizuje i po prostu napędza go do tych ataków. Ach, trafił teraz mocno Tomek Jabłoński. Teraz cała seria. Rzeczywiście stanął zupełnie Argentyńczyk. Bardzo piękny. Te ciosy właśnie, prawe haki, co były na dół, teraz lewy. No, są to ciosy, które są zbawienne, jeżeli chodzi o odebranie kondycji przeciwnika. Ładny prawy podbródkowy przed momentem, teraz przestrzelił prawy sierpowy, ale jak w zwolnionym tempie bił ten cios Velasco. Dawaj, dawaj, pierwszy! Podwójny prawy. Ścielna garda, ścielna garda, łap wysoko! Pracuj! Ładny trafił teraz. Znowu trafił dwukrotnie swego rywala Tomek Jabłoński. On kontroluje ten pojedynek, jest lepszy zdecydowanie od swego rywala. A to oznacza, że... Velasco tutaj po prostu usztywnia się, jeżeli poczuje cios na wątrobę. I potem już wszystkie ciosy wchodzą, można powiedzieć, Tomka, które zadane są po ciosach na dół. Wydaje mi się, że powinien coraz częściej jeszcze zadać kilka, dwa, trzy mocne ciosy na korpus Tomek Jabłoński, by spowodował... Piękny to lewy podwrotkowy. Ładnie teraz uniknął. Wspaniale trzyma dystans. No, teatr jednego aktora. Tomek Jabłoński w roli głównej i statysta Velasco. Bowiem w tej rundzie Argentyńczyk praktycznie nie istnieje. No trzeba przyznać, monolog bokserski w wykonaniu Tomka perfekcyjny. Łapki wysoko i uważaj na jego głowę, uważaj na jego głowę. Ostatnie 10 sekund. A teraz jeszcze zahaczył swojego rywala i teraz piękny, najpierw prawy lewy, teraz prawy. No już się zaczyna element takiego boksu troszeczkę fantazji pod publikę. Tak jest, koniec tej rundy. Wspaniała walka, wspaniała walka. No, rzeczywiście, ukontentowana trzeba przyznać publiczność, jaka pojawiła się w hali ZNICZ w Pruszkowie. Bowiem to, co zrobił w tej chwili Tomek Jabłoński ze swoim rywalem, to jest deklasacja tak naprawdę. Piękny lewy podbródkowy tutaj hak, który wstrząsnął Velasco. Argentyńczyk nie istniał w tym starciu. No i pojawia się takie pytanie. Wyjdzie na pewno do kolejnej rundy, do kolejnego starcia, do tego ostatniego, nie, piątego. No to nie ma dwóch zdań, absolutnie. Będzie szukał jeszcze chyba swojej szansy. Boksujemy, mamy tutaj no, przyznam się szczerze, Włodku, że patrząc na to, jak boksował, chyba że celowo odpuścił zupełnie tę czwartą rundę Velasco, by odpocząć i ewentualnie spróbować zaatakować w rundzie piątej, ale nie wydaje mi się, bo sprawiał wrażenie pięściarza, któremu zupełnie odcięło prąd. To jest bez baterii. Absolutnie tu masz rację i tak jak mówię, jest to owoc i sukces Tomka, te ciosy na dół.
które były zadawane. No, w boksie tak. Ach, trafił teraz bardzo mocno. Niebezpieczny właśnie prawy sierpowy Velasco. No, myślę, że to było taki zimny prysznic troszeczkę dla Tomka. Lodowatej wody. Tak. Lodowatej wody. Teraz ładnie. Człowiek szkoda przestrzelonego prawego sierpa. Już nie ma sił, już nie ma sił. To wszystko, co było stare. Dawaj cios. Ale wyprzedził. Przymierzał 5 sekund, ale jak walnął, to naprawdę aż miło było patrzeć. No ale proszę, także teraz ładny balans i dystans. Velasco. Ach, pięknie, znowu wyprzedził swego rywala Tomek Jabłoński. Znowu, teraz był lewy prost. Próba podwójnego, podbudowego, ładnie balansem uniknął tych ciosów. Velasco. Opuszczona zupełnie lewa ręka. By zapraszał do tego, by użyć prawej ręki Velasco. No ale to jest takie. Ach, teraz trafił. Teraz króciutki taki ten lewy sierpowy. Bardzo ładny lewy sierpowy, ale tutaj trzeba docenić również ten balans ciała Velasco. Naprawdę to aż przyjemnie się ogląda po prostu. Te rotacje, te zejścia takie naprawdę bardzo nisko, ale można powiedzieć w pionie jest to robione i tutaj sędzia nie może nawet zwrócić uwagi zawodnikowi, że ma nisko głowę czy coś, bo jest to wszystko ok i prawidłowo. A więc dorzuci trzecie zwycięstwo w tym sezonie World Series of Boxing Tomek Jabłoński po pokonaniu Iwanowa w meczu z Rosją i po pokonaniu Rahoła. Po zwycięstwie przez Walkowerem. Nie pojawił się w ringu Rahoł, bo nie zrobił wagi. No ale zwycięstwo to zwycięstwo. Trzecia wygrana. Bilans tak. Jest poprawiony. Tomek był gotowy do walki, no niestety. Szkoda dla kibiców tylko, że... Również prowokujący styl boksowania w tej chwili Tomka, który opuszcza obie ręce. No tu trener Barniecki mówi, że teraz może skontrować i naprawdę to takie zabawy, no... Nie mogą się źle skończyć. Nie powinny mieć miejsca, bo jest naprawdę bardzo fajnie. No, w boksie zawodowym pamiętam, a to wielcy mistrzowie, którzy pozwalali sobie na taką zabawę w ringu jak Chris Eubank czy Prince Nassim Hamed, to... którzy zupełnie walczyli mając ręce, jak to się mówili, koło kolan. Dokładnie tak, ale to tacy się rodzą raz na miliony. Ale mistrzom wolno. Mistrzom wolno, dokładnie też. No, Tomek już jest pewny zwycięstwa. Rzeczywiście ostatnie sekundy tego pojedynku. Koniec walki. Tomek Jabłoński, myślę, że nikt nie ma chyba wątpliwości. Wygrywa z Juanem José Velasco Chanampą i tym samym my wygrywamy mecz z Argentyną, bowiem już w tej chwili będzie 3-0, a pozostały nam już tylko dwa pojedynki, które nawet jeżeli przegramy, do tego zwycięstwa z Argentyną nikt nam już nie odbierze. Natomiast dla Argentyńczyków każda następna walka jest niezwykle istotna. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli zespół przegrywa 2-3, to dostaje 1 punkt. Zwycięzca 3. Natomiast porażka 2-1-4 bądź 0-5, no w tym przypadku zespół przegrywający nie dostaje żadnego punktu, czyli bilans zerowy. Natomiast zwycięska drużyna otrzymuje punktów 3. A więc żeby ten w najmniejszym chociaż stopniu przylot do Polski Argentyńczykom się opłacał, te dwa pojedynki Yami Alberto Peralty i Fagundo Cesara Gallione muszą być, oczywiście w ocenie Argentyńczyków, zwycięskie. Teraz tylko formalność. Szanowni Państwo. Naprawdę uważam tutaj, że drużyna polska, sądząc oczywiście po tych trzech pojedynkach, jest do tego pojedynku świetnie przygotowana. I no marzy mi się czwóreczka. Tomasz Jabłoński, 49-45, u dwóch sędziów Tomek wygrał 4 rundy, 49-46, u drugiego sędziego, wielkie brawa. No dla mnie wygrał Tomek 5 rund i punktacja jeszcze wyższa. W każdym razie prowadzimy z Argentyną 3-0, a to oznacza, że mecz z Condorami, a już wygraliśmy. Za moment myślę rozmowa Bogusława Soleckiego z Tomkiem Jabłońskim. No a później będziemy oglądać walkę w kategorii półciężkiej. Yami Alberto Peralta, ten najmocniejszy punkt naszych
gości pojawi się w walce z Serhijem Radczenko, Ukraińcem, który reprezentuje Husarię. No ale zanim kategoria półciężka, przenieśmy się do Bogusława Sadeckiego. Obok niego Tomek Jabłoński. Polska pokonała już Argentina Condors, to wiemy z pewnością. Trzeci punkt wywalczył Tomasz Jabłoński, nasz najpewniejszy punkt. Tomku, wielkie gratulacje. Ta walka rozpoczęła się nie najlepiej, bo wiedzieliśmy, że rywal jest trudny, ale przegrałeś tę pierwszą rundę, choć tak naprawdę obserwatorzy raczej była na twoją korzyść. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No moim zdaniem przegrałem trochę tą rundę, wyszedłem spięty, chciałem za mocno uderzyć i mogłem uderzyć serię ciosów, mnie wyprzedzał troszkę, ale później na szczęście już narzuciłem swój styl walki, już nogi trochę lepiej zaczęły funkcjonować i już czułem, że mogę się rozpędzać. No właśnie, rozpędziłeś się niczym dzik na polu kartofliska, bo faktycznie wyglądało to niesamowicie. Piękne, proste, potem kontrowałeś go, jak tylko próbował odkrywać się, no i właściwie dominacja od samego początku tej drugiej rundy była niezaprzeczalna, zresztą leżał na desce. No leżał na desce, moim zdaniem nie powinien być liczony, bo chyba uderzyłem trochę niżej, poniżej pasa, więc to takie liczenie moim zdaniem nieuczciwe. Ale już czułem, że zaczynam zdobywać przewagę, już stanu kondycyjnie później od trzeciej rundy już czułem, że już to nie jest ten sam zawodnik i ja już jestem. Ja mogę się rozpędzać, on już się zatrzymuje, więc już chciałem przed czasem skończyć. Widziałem, że dostał parę razy na dół, w czwartej rundzie przytkało go, ale no nie udało się niestety. Były takie myśli gdzieś tam w głowie, że zakończy się ta walka przed czasem? Myśli, no chciałem po prostu, chciałem pokazać swoją dominację i zrobić dobre widowisko. Ludzie zaczęli klaskać, zaczęło mnie to nakręcać, więc jeszcze bardziej dążyłem do tego, żeby skończyć przed czasem. To była świetna, porywająca walka, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że zdobyłeś ten trzeci punkt dla Husarii. W efekcie już mamy kolejne zwycięstwo. Jak sądzisz, jak te dwa kolejne pojedynki się potoczą? No bo znasz chłopaków, wiesz, w jakiej są dyspozycji. Chłopaków od nas zna.